Hej, czy ty kupując mięso też robisz tak? W taki sposób tylko rozsiewasz bakterie po mięsie. To nie ma żadnego sensu. Pokażę ci, jak to zrobić. Na pół litra wody 25 g soli. Robimy 5% solankę. Mieszamy do rozpuszczenia. I wrzucamy tutaj nasze mięso. Zostawiamy je na godzinę i dzięki temu będzie równo posolone i wybijemy wszystkie bakterie.